Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżywała ludzkość. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem. Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. Te prorocze słowa w Stanach Zjednoczonych do Polonii amerykańskiej wypowiedział Karol kardynał Wojtyła jeszcze przed wyborem, zanim stał się papieżem Janem Pawłem II. Czym dziś ogólnie zajmuje się filozofia? Dzisiaj? Dzisiaj filozofia zajmuje się tworzeniem bajek. To ta filozofia, ona posługuje się właśnie ideologią. To jest filozofia zideologizowana. Czy to
wielkie systemy gospodarcze, polityczne, społeczne, jak marksizm, czy z drugiej strony personalizm, jak socjalizm, czy systemy, prawda, globalistyczne, one wszystkie wychodzą z czego? Z apriorycznej idei, z konstrukcji. Jest myśliciel, czy grupa myślicieli, czy jest pewna zespół ludzi interesu, potrzebują czegoś takiego, tworzą sobie ideologię, ideę czegoś. Ale w oderwaniu od rzeczywistości. A no to rzeczywistość się musi uzgodnić z ideą. I to czyli jest, podporządkować człowiek musi się tak. do idei. I to jest właśnie myślenie ideologiczne. Tworzy się wizję społeczeństwa, w którym będzie się zamiast rodzić, to klonować ludzi, zamiast mieć normalne współżycie małżeńskie, tworzy się zespoły gejów, homoseksualistów. To są wszystko pewne zboczenia. Stara się całe życie uzgodnić z tą właśnie ideą, która jest głupia często. Już za czasów komunizmu mówiono, że to ma być idea jakaś racjonalna. Gdy była idea racjonalna, musiała być rozumna. Jakie były idee główne komunizmu? Internacjonalizm, zniszczyć naród, prawda? Znaczy usunąć rodzinę. Naród, prawda? Rodzinę, naród, majątek wspólny, prawda? A dzisiaj to jest to samo, tylko że majątność się daje, przedtem partia zarządzała majątnością, majątkiem, a teraz tym majątkiem ma się zarządzać pewna grupa ludzi wybranych do tego, pewne związki bardzo charakterystyczne, międzynarodowe. Te związki międzynarodowe charakterystyczne mają swoją banki. Banki są własnością pewnych grup. No tak, ale przecież kierując się doświadczeniem... Tutaj doświadczenie najmniej znaczy. Ludzie ciągle popełniają te same głupstwa. Ale to może się skończyć dla tych, którzy budują nam nowy raj, klęską. Oni starają się przed klęską zabezpieczyć. Proszę zobaczyć, ci, którzy rządzą, to najpierw urządzają siebie. Prawda? W myśl zasady starej, dajcie nam rządy, a my was urządzimy. Globalizm współczesny ma te same wątki, które były w komunizmie. Pozbawić ludzi ogół majątku, bo majątek ma być w ręku wielkich firm, które decydują o losach świata. Banki, środki masowego przekazu. Tam nimi się zajmują pewne grupy ludzi wyspecjalizowanych, służących dla realizowania ideologii założonej przez pewne grupy posiadające władzę. Dlaczego tak jest, że te szatańskie filozofie, jak Sartra, Marksa, zdobyły tak ogromną popularność i mają taką siłę przebicia? Bardzo trudno jest być realistą, myśleć rzeczywistością. Bardzo łatwo myśleć życzeniami. Otóż te wielkie, na przykład koncepcja Sartra. Ty jesteś wolny, ty tworzysz świat, ty nadajesz rzeczywistości, nazywając ją, tworzysz rzeczywistość. Dają człowiekowi ten pewne jakby sugestie, że ty jesteś twórcą, kreatorem rzeczywistości, bo ty tworzysz sensy. A filozofia ciągle analizuje sensy, no więc to dobra zabawa jest ostatecznie, bo nieodpowiedzialna. Ale ona realizuje się kosztem przekreślenia człowieka i jego prerogatyw ludzkich, rozumności, wolności. No, i to są te właśnie rzeczy. Później ci ludzie przepraszają za swoje niekiedy, prawda? Znam filozofów, którzy byli filozofami ateistycznymi i tak dalej, a na łożu śmierci później przepraszali, prawda? I jak trwoga, to do Boga. Jak trwoga, to do Boga. Proszę ojca, co to jest tomizm? Proszę, czy mógłby ojciec najkrócej, najsyntetyczniej przybliżyć przeciętnemu telewidzowi główne nurty filozofii świętego Tomasza z Akwinu? Tomizm jest normalnym poznaniem rzeczywistości, racjonalnym i odpowiedzialnym. Tam właśnie tym się różni tomizm od innych systemów, że jest filozofią nastawioną na poznanie rzeczywistości. Tomasz miał ogromne wykształcenie. On był teologiem, a nie filozofem. A teologowi chodziło o poznanie rzeczywistości,
czym jest rzeczywistość i dlaczego coś jest rzeczywiste. Każda rzeczywistość jest rzeczywistością dlatego, że istnieje. Zawsze studentom to mówiłem. Jest młody, zakochany chłopak, no zobaczą Marysię czy Barbarę, cały świat, cała rzeczywistość to Barbara. Barbara przyprowadza swoją koleżankę, też niebrzydką i jeszcze mądrzejszą. Tamta lepiej patrzy w oczy i ten... On dostrzega, a to rzeczywistość nie kończy się na Barbarze, bo jeszcze jest Marysia i tak dalej. Poszerza się krąg rozumienia rzeczywistości. Rzeczywistość nie dlatego, co jest rzeczywiste, że jest Barbarą, że Marysią, że koniem, że krową, że drzewem, tylko dlatego, że istnieje. I Tomasz mówi, istnienie jest czymś najważniejszym. I istnienie pochodzi od źródła istnienia. Bóg jest tylko istnieniem, jest istnieniem jako istnienie. Wszystko od Niego, co rzeczywiste, pochodzi. To jest pierwsza faza. Druga była potrzebna, kim jest człowiek. No i znowu człowiek, bo na temat człowieka mnóstwo jest błędów i to dzisiaj ciągle się multiplikuje, pomnaża błędy w rozumieniu człowieka. Po co? Aby człowieka zagospodarować, go unarzędziowić go, żeby on był posłuszny i ostatecznie doprowadza nie do niewoli pewnej. Niewola w stosunku do środków masowego przekazu, niewola w stosunku do techniki, niewola w stosunku do systemu władzy, czy to władzy społecznej, czy politycznej, czy gospodarczej. Człowieka się sprowadza, wykonaj swoje i cicho siedź, do kulka w obrębie maszyny. Tym bardziej, że tworzy się społeczności gromadne ciągle dzisiaj. Wracamy do totalitaryzmu. Wszystkie to są społeczności gromadne, gdzie nie człowiek i osoba ma prawo, ale władza. A zespół ludzi to jest tylko kulka w maszynce. Tomasz chciał bardzo zrozumieć, kim jest człowiek. I zwrócił uwagę, dlaczego. Jest Bóg i Bóg mówi do człowieka, celu objawienie. Człowiek jest adresatem mowy Boga. I wobec tego trzeba zrozumieć, kim jest ten człowiek. On jest bytem, przede wszystkim jest rozumnym. On jest zdolny zrozumieć świat. Człowiek jest bytem społecznym, rodzi się w rodzinie, wychowuje się w narodzie. I dlatego jest akceptacja człowieka, który żyje poprzez własną duszę. Dusza ta pochodzi od Boga. Ona nie może być dziełem tylko przypadku, czy dziełem materii, dziełem świata. Dusza zaistniała i organizująca sobie ciało ludzkie w momencie, gdy nasienie łączy się z jajem, prawda? Wówczas powstaje nowy człowiek. Być człowiekiem to jest organizować sobie ciało, to ciało usposobić do działania racjonalnego, rozumnego w społeczeństwie, gdzie społeczeństwo nie uniemożliwi człowiekowi się realizowanie. Dlatego społeczeństwo tak zorganizowane nazywa się cywilizacją i właściwie mamy tylko, jak zwrócił uwagę Koneczny, jedną cywilizację, która służy człowiekowi. To jest cywilizacja rzymsko-łacińska, stara, którą przejął też Kościół, i która to służy jakby rozwojowi człowieka, a nie uczynienia go posłuszną maszyną w zegarku systemu państwowego czy w zegarku systemu gospodarczego. To, co dzisiaj widzimy. Dzisiaj widzimy, że człowiek nie ma nic do gadania, ma się obracać tak jak to kółko w zegarku. To jest nieprawda. Społeczeństwo wychodzi od człowieka, służy człowiekowi, człowiek jest jedynym suwerenem, nie państwo. Państwo staje się suwerenem, gdy człowiek swoją suwerenność przekazuje państwu. Dlatego suwerenem jest zawsze ludzka osoba. Ona jedyna jest nieśmiertelna. To wszystko jest przemijające. Proszę ojca, dlaczego Kościół hierarchiczny tak mało upowszechnia myśl świętego Tomasza i zamyka ją w ciasnych uniwersyteckich murach? Nie jest celem Kościoła uczenie świętego Tomasza. Celem Kościoła jest praca, aby człowieka doprowadzić do wieczności szczęśliwie. Ale poprzez myśli świętego Tomasza może by było łatwiej. Tak, ale to od tego chodzi o to, że to jest apel do człowieka, by on wybrał. Nawet Bóg nie niszczy woli człowieka. Musi
kiedyś Chrystus Pan powiedział, na tym mnie poznają życie wieczne, ale poznali Ciebie, prawda, i tego, któregoś posłał Syna Człowieczego. Poznali i pokochali Go i pełnili Jego przekazania. A więc apeluję do człowieczeństwa, poznać i pokochać. A poznanie i pokochanie płynie od wewnątrz, a nigdy nie jest narzucone. A jeśli jest narzucone, to błędnie nadzwyczaj. Każdy, kto narzuca swoje systemy poznawcze, albo jak narzuca się komuś miłość taką, że drugi już nie wytrzymuje tej miłości, to już nie przestaje być czymś ludzkim, prawda? Dlatego Kościół nie apeluje do człowieczeństwa, do osoby. Poznaj, abyś mógł pokochać. I właśnie po to jest całe wykształcenie. Niestety dzisiaj humanistyczne wykształcenie bardzo upadło. Dlatego, że od czasów mniej więcej, szczególnie już tak, od czasów rewolucji francuskiej, tak zwanego oświecenia, mamy poznanie najogólniejsze, a więc filozoficzne, głęboko zideologizowane. Ta ideologizacja płynie przez subiektywizm. Nie rzeczywistość, ale twoja myśl jest najważniejszą. Kant powiedział, trzeba mieć odwagę postawić rzeczywistość przed trybunał mego rozumu, bo tyle w świecie jest racjonalności, ile ja moim rozumem w ten świat dam. Świat jest bezrozumny. A tymczasem to nieprawda. Cała prawda płynie z rzeczywistości, z poznania. I trzeba człowieka zachęcić do tego, by on mógł poznawać świat. Im lepiej, a poznanie to kosztuje. To nie jest taka prosta rzecz. I nie można stać się filozofem w jednej chwili. Trzeba poznać cały ciąg myśli. Zobaczyć, co Tomasz wniósł, gdzie nastąpiło tąpnięcie rozumienia człowieka w podkreśleniu samowoli, a nie wolności ludzkiej, w podkreśleniu zawężeniu ludzkiego poznania w nominalizmie. Potem powstał protestantyzm, a później powstały właśnie subiektywizmy, że właściwie człowiek ciągle jest odcięty od rzeczywistości, od świata, ale poznaj swoje myślenie, czy poznaj myślenie innych. Po to się poznaje myślenie innych, aby lepiej rozumieć rzeczywistość, a nie zamknąć się w świecie idei. Bo wtedy mamy to, co mamy obecnie. I to ludzko, te idee, ideologie muszą się wypalić. Byliśmy świadkami, jak trudno wypalić ideologię. Była ideologia marksistowska. Wszystkie uniwersytety były zobowiązane do uczenia materializmu, marksizmu. Do tego stopnia, że dzisiaj nie ma w Polsce w średnim wieku żadnego profesora uniwersytetu, który by nie znał marksizmu. A jednak on ma wpływ na to. A wpływ jest nieraz w dziedzinie humanistyki skandaliczny. Chociaż uciekają ci z marksizmu w postmarksizm w co? Ano w dowolność. Prawdę się ustala w dyskusji. Dzisiaj etykę wytaczają rodzące się jak grzyby po deszczu nowe obyczaje. A przecież powinno być odwrotnie. To obyczaje powinny się kształtować pod wpływem etyki. Naturalnie, że tak. I moralność jest czymś najważniejszym. Moralność jest, obowiązuje wszystkich ludzi. Jedna jest moralność obowiązująca każdego człowieka. Moralnością jest czynić dobro, spełniać dobro. Wedle rozumienia człowieka. To jest moralne. Kto nie spełnia dobra, ten nie żyje moralnie. Ale jak spełniać dobra, są etyki. Etyk może być nieskończona ilość. Była etyka marksistowska, etyka kapitalistyczna, może być etyka lekarska, etyka fryzjerska, etyka kucharska. Prawda? Jak to najlepiej w mojej dziedzinie spełniać dobro? A często właśnie zapomina się o moralności, że jest dobro jako dobro, coś godziwe, co czyni człowieka człowiekiem. I zamienia się dobro godziwe na dobro przyjemne, na seks. Zamienia się dobro na sukces, jak wykiwać drugiego człowieka, jak dojść do znaczenia, w jaki sposób. I to dzisiaj na tym tle tworzymy się etyki. To etyk może sobie tworzyć, ale człowiek ciągle musi żyć moralnością, dobrem, które jest, konstytuuje człowieka w jego godności ludzkiej. Sumienie człowieka nie może się mylić? Sumienie się wychowuje.
kaplica, a w niej Matka Boska. Jednak naprawdę wstyd mi wejść, bo ja tu tylko strach przyniosłam, a w tej kaplicy ona jest. Taka dziecięca, taka mgława, jakby na chwilę przyszła tu, jakby to ze snu była zjawa, jakby budziła nas ze snu. Ciemno jest jeszcze, on się modli. Wysoki mnich, ten mnich z obrazka. Ludzie gdzieś biegną, dobrzy, podli, a tutaj tylko on i matka. Przyniósł jej świtem róże złote i zakochane oczy wzniósł. Ponad cierpienie i Golgotę, ponad słodkawy zapach róż. Gdzieś za klasztorem czort zawyje, dominikańskie liście zgrabi, a tu w kaplicy matka żyje i mnich, co nosi mleczny habit. Tutaj Maryja tak jak dziecko w piegach, naiwna i beztroska. Tutaj w kaplicy znają wieczność i mleczny mnich, i Matka Boska.